pytanie odnośnie przebiegu prowadzenia pochyli zamykającej aparat... jest na to aparat na stół sędziego w Kowicach będą przymuszeni rywalizować. Uwaga na to, że... Trzeba więcej wyrzeczeń, trzeba mocno się kondycyjnie na te 3 minuty przygotować i tu łatwo o błędy. Im szybciej, tym więcej błędów. Tam kwestia jest uspokojenia się, wygaszenia i wiedzy i umiejętności. Jeśli się jest przez parę lat zastępowym ratownikiem, jeździł się na różne akcje, no to wychodzi tak jak z życia, nie? Na bieżąco. Pan prezes chciał zabrać głos. Bardzo proszę, panie prezesie, o podsumowanie konkursu. Witam panów. Witam państwa, witam przede wszystkim braćków, uczonych kolegów ratowników. Kochani, górnictwo jest zawodem mundurowym, ale przede wszystkim jest zawodem elitarnym. Wiem, różni ludzie dookoła nas pracujący w różnych zawodach mogą sobie mówić różne rzeczy. Ja pracuję przez 30 lat w górnictwie, wiem, że to jest zawód elitarny i inaczej się zawodem elitarnym. W każdym zawodzie mundurowym są również elity i wy ratownicy jesteście elitą elit górnictwa.